No, obawiam się, że to mogą być zbyt wysokie progi, jak na moje nogi, ale mimo wszystko witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol, witam w kolejnym odcinku z Dark Souls 2. No i mimo tego, że uważam, że tam może mieć koniec gry już, to udamy się tam. No to jest jedyne z większych miejsc, tych bardziej majestatycznych, przy których babka, która stała przed nimi, mówiła, że chce, żebym tam się udał. Więc czemu nie? Ale pozwoliłem już sobie przebiec wcześniej ten mostek, więc tutaj ognisko po lewej już jest rozpalone. No ale już tutaj nie wiem, co się dzieje, więc przeczytajmy. Pomóż mi. Okej, dobra, ładnie się zaczyna. W ogóle są jakieś znaki przyzwania? Nie ma. A tam smok podobno czeka, no ej, nawet jest szczęśliwy z naszego przyszłego spotkania, więc... Czemu tak źle? Aha, tam mogę iść, dobra. I ktoś tam stoi, ktoś tam czeka. Dobra, żeby zaraz mnie capnął ten smok, więc przyspieszmy troszeczkę kroku. Aaaa, ja znam te zombiaki, pamiętam je dobrze, dobra, śmierć. No tak musiało się stać, inaczej bym zleciał tutaj. Dobra, wyciągnięta tarcza. Przed siebie. Okej, dobra. Moment, coś. Nie, wydawało mi się tylko, że coś ze ściany wystawało. Nie, ale nie, na szczęście nie. Nawet tutaj przez tą dziurę widać smoki, nie no, przerąbane, jeżeli w końcu postanowią mnie zaatakować. I są też ich jajeczka, no tak jeszcze bezczelny to nie byłem. Ej, fuck! Fuck! Nie, kurde! No nie, skacz! No nie trafił! Aaaa, no nie! Piechol, jak tak mogłeś? No tutaj tylko rozżarzony klejnot życie, no ale kara, ale może się pojawią jeszcze kiedyś. Ej, moment, co, czyli... Aha, moment w ten sposób po prostu. Dobra, zliczyłem wszystkie trzy. Czyżby trzy smocze matki miały mnie później zaatakować? Oby nie. Bo będzie chyba więcej. Nie, już nie drażnimy. No dobra, jedno trzeba niestety, wybaczcie. Szanowne smocze mamusie. No ale jakoś się muszę dostać, no. Dobra, tu nic nie ma. Idźmy tutaj, w tą stronę. Wiadomość. Nadzieja. Na co? Że uda mi się przejść na drugą stronę? Spoko, ale tutaj może? Coś? Nie. No to jedna droga pozostaje. One way. Tylko na pełnym speedzie, bo czemu niby nie? Ej, tam z prawej coś jest. Tylko jak tam wskoczyć? Dobra, a tutaj? Dotknijmy plamy, przeczytajmy. Skok. No, komuś tam się nie udało. Nie, to może nie będę na razie próbował. Szkoda mojego człowieczeństwa. Jak już tutaj zginę, a na pewno tutaj zginę, to wtedy dopiero sobie pozwolę na takie rzeczy. Oj! Na! Znowu byłem szybszy, ale gdzieś tu się drugi na pewno czai. Coś mi się nie chce wierzyć, żeby w takiej miejscówce tylko pojedyncze zombiaki eksplodujące biegały. Stary klejno, no dobra, super, fajnie, ale nie. W dalszym ciągu to nie są jakoś super przydatne przedmioty. Mam ich troszkę. Nawet troszkę więcej, bo chyba powyżej 10, tak? Nie. Ale nie, bo nawet starych nie mam rzuconych. To nie wiadomo, ile ich jest tak właściwie. Dobra. Tutaj czy... Tutaj. Brama krwi to znaczy zbliża się radość. Uważaj na psucie się sprzętu. Dobra, ale ja przebiegnę szybko. Bardzo szybko. Bo tam jeden wisi w powietrzu, w sumie nawet niedaleko, żeby zaraz nie wystartował. Oj, shit! Dobra, jeden siedzi. Czy jest szansa, żeby się przekraść za nim? Co to jest? Czemu ja to mogę namierzyć? Ja myślałem, że to jest coś do podniesienia. Czy to jest smoczy ogon? O, shit. Dobra, a może mogę pogadać z nim? Może nie trzeba od razu uciekać się do przemocy? No dobra, ale zawczasu sobie rzućmy może... Nie no, ogniem nie będziemy go atakować. Możemy roczną sferę... Nie. A może... To? Ej, moment, ale to jest jakiś głaz, co to kurde? Rozwal go! I samo naprowadzająca strzała się przydała. Dobra. Cholera, odwrócił się. Nara! No, bo tam troszeczkę się zrobiło zbyt gorąco, jak dla mnie. Jednak kolesia posiadającego drewnianą tarczę naprawdę za duży hardcore. Dobra, ale trafi mi tutaj? Uff, na szczęście nie. Ale okej. Może jednak spróbujmy ten ogień. To co prawda tak głupie w ogóle, nielogiczne, ale...
Dziabnąć? Nie. Dobra, on tutaj będzie ział sobie, będzie mnie ział dosyć poważnie, więc nie. Nie, nie, nie. Na razie tu nie idziemy, idziemy w drugą stronę. Chyba, że postanowi teraz dmuchnąć ogniem na most. To już tam w ogóle nie pójdę. Oj. Przeleciał nad moją głową. Odleciał stamtąd. Nie, sorry. Chyba dalej tam jest. Widzę skrzydło. Dobra, to druga strona. W takim wypadku. Znaczy, smoków jest tutaj wiele, więc nie zdziwiłbym się bardzo, abym teraz też jakiegoś spotkał. Okej, dobra, ale tutaj jeszcze nie w tym miejscu, na szczęście. Naprawdę boję się tego ataku z niebios wprost, kurde. Aaa, szczerze. No, refleks. Spowolniony, ale i tak zadziałał. Dobra. Wspinam się coraz wyżej. Zaraz chyba dojdziemy do zamku już, nie? Czy jeszcze nie? Oj, ten smok bardzo nisko przeleciał. Za nisko, jak na mój gust. Dobra, to jest robaczek? Nie, to jest coś do podniesienia i to jest śpiący smok. Cholera właśnie się budzi, no pięknie. Ale budzisz się, bo usłyszałeś mnie? Tak, tak, dokładnie, dokładnie, dobra. Czyli walka ze smokiem jej nie ominie w smoczej krainie, w smoczym gnieździe. O, shit, dobra, chyba tutaj mogę. Bez problemów, ale dobra. Bo zaraz mogę żałować, że nie miałem pełnego zdrowia. No właśnie! O kurde! No właśnie, podwójnie. Dobra, pij to na potęgę. Nawet dwa. Oj. Lepiej, żebyś w tym stanie do tego podchodził niż innym. Shit. Shit! To są jajka. Chyba nie zjeszysz swoich jajek, nie? Ach, ale ja to zrobię. Skamiana smocza kość. Dobra, opłaca się niszczyć jajeczka. Na przyszłość lekcja. Dobra. Mhm. Co mogłem się spodziewać? Że to mnie dziabnie. Ale trzeba dwa razy. Trzeba zbroję, która podobno zapobiega obrażeniom od ognia właśnie. Więc dobra, ale szybko to trzeba zrobić. Bardzo szybko. Na pewnym speedzie. Nie wiem, czy dobrze robię w ogóle. O cholera. Nie, to był zły wybór. Weź ten przedmiot. I giń. Niestety. Albo nie? Jeżeli dwa razy uda mi się wypić, a nie uda się. No bo nie mam jak uniknąć tego nawet! Tak z grubsza, nie, ci obmuczała teraz sprintę. Przelecieć! Nie wiem, co jest za mną, ale lepiej będzie, ja będę napity. Dobra, uda się zgarnąć przedmiot, chyba. I schować z powrotem, zrobiliśmy kółeczko. Więc zaraz powinien zostać przywitany ogniem. Oj... Albo nie? Nie! Już myślałem, że kurczę, jestem bliżej krawędzi, ale... Właśnie w kolano uderzyłem. Tak się wzdrygnąłem. No, a tutaj błąd stać, rozumiem, tak? Z tej strony. No, okej, no ale... Pa, prędzej czy później naprawdę będę się musiał z tym albo z tamtym zmierzyć, jeżeli to nie są te same. Nie, no raczej na pewno nie. A tamten wydawał się w bardziej przyjaznym środowisku aktualnie przebywać, więc może do niego uderzmy i zobaczmy. Może pioruny coś działają. Przecież smoki to nie, to tylko ogień, a nie jakieś inne dodatkowe żywioły, więc może błyskawice dadzą radę. Trzeba się przygotować należycie, czyli już sobie dziabnąć. Przed ostatniego Estusa zostały tylko dwa tym sposobem. Dobra, to wygląda jakby coś miało być w przyszłości wybudowane, ale nie teraz. Aha. Kurczę, jak tam przeskoczyć? Tutaj z góry jakoś. Nie, dobra. Zaraz się będziemy nad tym głowić. Najpierw trzeba podjąć walkę z tym oto smokiem, którego nie mogę namierzyć. Nie wiem dlaczego. Ej. Chociaż kamyszki. Dawaj, jest! Ale jest też i smok. Ale czy on jest jakiś mocniejszy? Chyba tak. No, chyba jest z gatunku tych twardzieli. Ale jak blisko wystarczająco podejść... Może nie jest tak źle. Dobra, a jest zacnie nawet bym powiedział. Chyba, że zaraz na mnie wskoczy po prostu, albo nie przydepnie. Ale na krótkim dystansie naprawdę nie jest aż tak źle. Chyba, że tym mnie capnął na śmierć. Dobra, to właśnie czemu ja teraz nie walę czymś innym? Dobra, ale teraz już muszę się napić, wybaczcie. No i to było picie w sam raz. Cholera, i ostatni Estus. Trzeba skrócić dystans, może wyciągnijmy tarczę. Cholera, mogłem działać po ogonie, nie?
Dobra. Ej, ale może warto... Nie, teraz! Kurde. Rozżarzony. Może coś da. A od razu dwa. Aj, tak podejrzewałem, że zamachnie się tym ogonem. Ach, kurde. Dobra. Ja miałem dużyczek. Chyba nie zbyt wiele. Dobrze, przynajmniej dużo przedmiotów podniosłem. No, żeby mnie teraz tylko żaden zombiak nie zrzucił i powinno być okej. No to leczenie by się przydało wcześniej. No, ale i tak, dzięki. Gdzie to było? Ej, właśnie, moment. Tego zombiaka pamiętam, ale czy ja poszedłem w ogóle tam? Po tamtym przejściu? A nie, sorry, przepraszam. Tu nie ma żadnego mostu. Więc nie. Więc spotkanie z tym zombiakiem tak czy tak mnie czeka, więc załatwmy go może na dystans. Albo nie, no w sumie dobrze było ostatnio. Posługując się tylko i wyłącznie mieczem. No właśnie, trzeba tylko wyczuć odpowiedni moment. I nie ma strachu. I znowu to coś na ścianie, co ostatnio mi się wydawało, że jest czymś, ale to są chyba tylko jajka. To teraz będę niszczył. Tu mogę wyjść? Wiecie, ja tutaj byłem ostatnio? Pewnie, że nie! A może? Ale to jest dobre miejsce, z którego można prowadzić tą walkę. Ej, stop! Będzie tutaj robaczek jeszcze raz? Aha. Dobra, więc pozwólcie, że wyciągnę sobie coś, co strzela. Shit. Źle, ale nie do końca. Dobra, i teraz. Raz, i dwa, i po wszystkim. Tak jest. I kolejne kamyszki. Może będzie na jakieś dobre ulepszenie. Chociażby tej oto różdżki, tego kostura. Bo jak się okazuje, tamten od Strida. Mam go jeszcze przy sobie? Może. Tak, ten. Okazuje się, że trzeba go ulepszać migoczącym tytanitem, więc jakiekolwiek większe upgrade'y nie wchodzą praktycznie w grę. Więc jednak chyba dobrze wybrałem kostur. Odpowiedni do mojej sytuacji. Dobra, a to właśnie może zaklęciami. Namierz go, cholera! Ej, to jest dobry smok. Znaczy dobry w sensie właściwy. Nie wiem, czy dobrze nastawiony, raczej nie. Dobra, napijmy się po raz pierwszy. Tak, ktoś strzałami nawet wali. Przez tą dziurę jakoś? Tak, wow! Hardcore'owo. Dobra, wielka magiczna broń. Może, no, no można od tego zacząć. Tylko tak, dobra. Co mówicie, serio? Walka w krótkim dystansie? Na początku spróbuję przejąć zieloną kulkę. To na pewno. Dobra, jestem bardzo blisko. Okej, okay, przejęta z powrotem, odzyskana. Dziabnięcie raz, on będzie tupał, turlanko. I znowu parę ciosów. Ale nie zdążyłem już tego uniknąć, niestety. Ej, to jest dziura w ziemi. Dobra, co, jakiś ratunek? Bolało. Bolało bardzo. Zdziabnijmy jeszcze klejnot. To jeszcze nie dzieje ogniem, więc mogę się zbliżyć. I dziabnąć. Odpowiednio. A dobra, ogień to jest na takie jakby większe zamiatania. A ciosy stopą są na krótki dystans. Dobra. A tarcza coś skóra tutaj? W jego przypadku? Znaczy zapewne. Tylko boję się właśnie tego obrotu. Ej, ale chyba go wytnę. Naprawdę walka w krótkim dystansie czasami się opłaca najwidoczniej. Nie, ale jednak zwykłe wymachiwanie chyba jest lepsze tutaj. Dobra, to raz, dwa i trzy. I jeszcze mnie zdążył przydepnąć, ale to będzie ostatni chyba cios. Tak jest, dobra, żegnaj. Od razu Estus. Ej, nawet zbyt wiele duszyczek nie dostałem za niego, ale wstyd. Ja go traktowałem jak minibossa. Dobra, duszę dzielnego wojownika. No przynajmniej w ten sposób jakoś zarobię. Kamień błyskawic, też dobra rzecz. Jajeczka. Nikt się nie zdenerwuje, mam nadzieję. Smoczy ząb, to jest broń. To jest właśnie ta maczuga, z którą ten koleś śmigał ostatnio. Gdzie to jest? Tak właściwie. The Dragon Tooth. No przecież ja wiem, jak to wygląda nawet. Ha. Ej, no serio, widzicie gdzieś tutaj? Bo ja nie. Są zwykłe miecze, tu zabójca. Kostur Czarny Wiedźmin, no nie ma tego tutaj, a to było oznaczone jak broń. Ale zobaczmy. No przecież jest! Tu! No czemu nie było tam? Może by. Dobra, mogę się nim posługiwać? Nie, na serio, już wiem, jak wygląda po miniaturce. No przecież tutaj był! Jakim cudem ja nie zauważyłem, ale też 50 siły potrzeba. Aha, a nawet oburącz?
Oburącz mogę. No i też zmienili troszeczkę ciosy chyba od ostatniej części, bo wtedy, z tego co pamiętam, było troszeczkę inaczej. A dobra, to trzeba wziąć, nie spadając tam w dół. Bo to pewnie jest pewna śmierć. Ej, nawet nie zwróciłem uwagi, co podniosłem teraz. Cholera. Nie, dobra, zmieńmy to, bo jeszcze ktoś wyskoczy jako zamiennik tamtego smoka i nie będę miał swojego miecza. A takie wchodzenie w ekwipunek to jest raczej niemożliwe niestety przy takiej walce. Dobra, znowu jajeczka, no to co, no na górę, nie? Do jaskini. Może jakieś ognisko, no, ale za blisko by było. Shit! Dobra, i ten drugi skok też się musi udać. Cholera jasna, nic no, dobra. No! Uff, mieczyk mnie nie zawiódł. Jego szczęście, cholera. Dobra, co tam? Dużo odłamek z kamienia, słończak, kozi, czysty kamień. Same przydatne rzeczy. Dobra. O, nie, już chciałem sobie tak radośnie z chóra optymizmem zeskoczyć na dół. Jeszcze mówiłem, o co mało trafić w tą dziurę. I to była pewna śmierć. Ale dobra, skoro z jednym się udało, to może też uda się i z drugim. Okej, dobra. No ale mało dusz mam, kurczę, jak na takie męczarnie, powiedzmy. To troszeczkę mało na koncie. Przydałoby się więcej, no nie, no, no nie będę wrzucał pierścienia. Srebrnego smoczego, bo tak się zwał, dokładnie. Ar, fuks! Dobry jestem piruet. Ale te dwa miecze, na których też zawiesiłem swoje oczko, czyli... miecz z Dranglake, ale troszeczkę mi się wydaje lepszy. Wielki miecz czarnego rycerza, mimo tego, że cięższy, o 3 kilo aż. Też mają ten sam zestaw ciosów. Czyli machnięcie, machnięcie, pchnięcie, piruet i też wydaje mi się większy zasięg, bo gabaryty są większe. Choć moment, w sumie porównajcie sobie. Ten kontra ten. No, zdecydowanie mniejszy jak na moje, ale mogę się mylić. Może to być złudzenie optyczne tylko i wyłącznie. No dobra, tutaj jest ten drugi. No to co, znowu wielka magiczna broń. Krótki dystans, o cholera. No, już myślałem, że za wcześnie zacząłem rozmyślać o tym, co będzie zaraz. No dobra, no to tak. To już mogę sobie przygotować kostur. Bo już chyba będzie rozbudzony, tak mi się wydaje. Dobra, stusy gotowe. Tarcza jest. Na pewnym speedzie chyba tutaj wbijamy, nie? Aha, ej, on jeszcze śpi. Jakieś darmowe zaklęcie, coś? Ej, nie. Cholera. To jest, wiem, że to jest błąd, nie? Ja wiem, że to jest błąd, ale... No cholera! I ucieknie! No, może jeszcze nawet zginę. Ej, spieprzył. Cholera. Dobra, krótki dystans. Moja jedyna nadzieja tutaj na ten moment. Tupni. Tupni. Cholera, tupni. Dobra, albo teraz nie tup, bo właśnie piję. Dobra, przesuń się. Muszę walnąć twoją nogę. Pilnie. Dobra. Takie dwa na początek. Tupiesz? Tupiesz. Ej, cholera, przecież dobrze stanąłem. Ale tutaj widziałem właśnie kolejnego robaczka. No! Nie, jeszcze jeden potrzebny! No fucking shit! Chodź tu! No! Dobra, podnieś szybko. Jest! Dobra. O kurde. Po mnie! Dead! Sorry, wybaczcie. Zapomniałem się napić estusa, połasiłem się na kamyszki. I teraz pytanie, czy smoki się respawnują? No mam nadzieję, że nie. Ale od razu to sprawdzę. Jeżeli dobrze pamiętam drogę. To jest pierwszy mój raz w tej lokacji. I tak tutaj muszę przejść. Sorry, zombiak. Przynajmniej teraz staminy, żebym cię dobrze dziabnął w dobrym momencie. O cholera! Ale znowu na fuksie. Ten piruet jest świetny. Po prostu. Aha, ale troszeczkę mniej zdrowia już mam, więc teraz nawet nie wiem, czy moja postać wytrzyma. Dwa zionięcia ogniem. Cholera. Niedobrze. Not good. No dobra, jest pan smok? Nie ma. Jest nieobecny. Ej, ale tam jest... Kurde, już jeden ucieka! Dobra, szybko, to musi wejść. Weszło. I ten drugi też musi. Jak zniknął! Ten drugi też? Cholera, ten drugi też? No nie. Shit. Ale dobra, to liczę, że z każdym kolejnym moim respawnem w tej lokacji oni się będą też respawnować. Ale dobra, moment, na pewno znikną. Wciskam teraz loką wszędzie. Trzeba by na pewno i niestety chyba tak. Ale dobra, fajnie, smoki się nie respawnują. Co to jest za zejście? Aha, tam na dół, dobra, spoko. Więc idziemy dalej, tylko teraz jeszcze, czy ta dziura?
Nie, to jest chyba to samo, co tamta druga. Mniej więcej. Ej, tu też było wejść na górę. Zauważyłem go wcześniej. Drzwi, więc to... Co za tobą? Czyżby klucz? Gdzieś tu? No nie, niestety nie. Ale... Moment, może... Gdzieś ukryte? Nie, no jak niby, to musiałaby być nierzeczywista czasoprzestrzeń chyba. Że tutaj drzwi otwierają się, a jednocześnie są wejściem tam. Jakiś teleport, portal, cokolwiek. Dobra, a w takim wypadku, skoro smoki się nie respawnują, to fajnie by było tamtego załatwić teraz. Tylko tak jak mówiłem wcześniej, no nie wiadomo, czy moja postać wytrzyma dwa zionięcia ogniem. No, gdzieś to był w zombiach, nie? Właśnie. Dobra. No właśnie, ale moment, jeżeli się odpowiednio szybko zbliżę, to nie będzie potrzeby nawet, żeby moja postać wytrzymywała jakiekolwiek zionięcie ogniem. Więc tak trzeba będzie spróbować zrobić, tylko pierwsze sekundy są tutaj bardzo ważne. Tak samo jak z zombiakami, no jakbym się troszeczkę spóźnił, to mógłbym zlecieć na pysk. Dobra, wielka magiczna broń. Jeszcze raz, tylko troszeczkę wyżej podejdźmy. Te parę sekund większego damage'u może się przydać. Może być nawet kluczowe w tej całej sytuacji. Dobra, tam gdzieś są moje zwłoki, czyż nie? Aha. Dobra, odpowiednio szybko się zbliżyć. Cholera, robaczki, to więc z dala od robaczków. Ale jak najbliżej nóżek. Dobra, od razu tupnięcie, powiadasz. Czy to było takie na przebudzenie? No, trochę mało widać z tej perspektywy, ale dziabnął tym ogonem. Ale dobrze, że... miałem włączoną tarczę. Dobra, tupnij, tupnij! Czemu nie tupiesz? Ha, boli ugryź. I moja kula ognia nic nie wzięła. No też żadne moje zdziwienie. Dobra, tup. Jest i tupnięcie. Jest i drugie, i trzecie cięcie. I kolejne tupnięcie. No to jeszcze raz. Dobra. Teraz może trzy nawet. Aha. Jeszcze odwrócił do mnie. Inny zestaw ciosów? Nie, tylko tupie. Nie jest może inteligentną bestią, ale jest na pewno bestią potężną. Cholera, mogłem trafić. Nie podniosłem. Co prawda nie aż tak wiele, ale zawsze chyba prawie 10 tysięcy. Cholera. Dobra, wracamy tutaj. W następnym odcinku, kochani. Bo zaraz już naprawdę czas mi się skończył, więc ja się z wami w tym momencie pożegnam i obiecuję, że w przyszłym odcinku pójdziemy i załatwimy wreszcie tego smoka, bo naprawdę niewiele brakowało. Coraz mniej życia mam. Ale dobra, jakoś coś z tym zrobimy, zaradzimy. Dobra, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!